Cześć, zapraszam na kolejny przewspaniały odcinek z Dragon Ball Xenoverse 2. Miłego oglądania. Moi drodzy widzowie, zastanawiacie się pewnie, czemu wychodzimy do Canton City. A to dlatego, że chciałem wam... Czemu to się tak mi przycięło, cholera? Chciałem wam pokazać coś fajnego, coś naprawdę fajnego. Ktoś się mnie pytał, jak odblokować Blacka. O, widzę, nowe zadania są. Małpie boje. I odzyskać czas. O, nienawidzę tych zadań ze smoczymi kolami, a tu to w ogóle giniu i frutarianizm. Okej. Nie o to mi chodzi. Chcę wam pokazać inne, tam sobie tam podejdę, tam jest lepsze. Amoj! O. Że... jeden na jeden. Że mam... w moich odblokowanych postaciach, oprócz Goku, oprócz Gohana, oprócz Piccolo, Kuririna, Tenshinhana, i Saibamena, i Vegety, i Nappy, i Raditza, i Yamshi, mam jeszcze, no tak, oczywiście oddział cały Ginyu, tak, ale do tego mam jeszcze Black Goku, i to pewnie jest związane właśnie z wersją Deluxe, i Mirai Trunksa. No i tyle w sumie. Nie wiem, czy ja ich jakoś odblokowałem, robiąc zadania równoległe, czy co, ale... mam ich po prostu. Nie wiem, jak ich odblokować. Jak się dowiem, to na pewno coś wspomnę na ten temat. No ale mam tych dwóch wspaniałych zawodników, także bardzo się z tego powodu cieszę. No. No to dobra, to tutaj obcinamy ten kawałeczek. I zaraz się widzimy w zadaniach z Patrolu Czasu. Dobra, jesteśmy już odziciana, czyli starszego Nadia. Kaja. Ten Trunks nie zawsze jest najlepszym przykładem dla nowych. Zaczynajmy ten patrol czasu. Ciężko pracuje, ale czasami ma problemy z doprowadzeniem spraw do końca. Nie wiem, czy ma to po matce, czy po ojcu. Masz ochotę wrócić na patrol czasu? Oczywiście, że mam. Ruszajmy do krypty czasu. Ciekawe, co nas nowego czeka tutaj. Teraz będzie pewnie z Freezą akcja, no. Dobra, jestem. Okej, czas się brać do roboty. Nastąpiła kolejna zmiana w historii. Frieza, galaktyczny imperator, właśnie jemu Tawa postanowiła udzielić swego wsparcia. A jak jeszcze zważyć na Tarlesa i Sluga, chyba naprawdę tkwimy w niezłym szambie, prawda? No i Trunks nadal ściga gdzieś Mirka. Może nie grzeszę nadmiernie stylem, ale Trunks i jego nowe wsparcie potrafią podołać zadaniu. Jak no, Chestmir by nie dał. Skoro Mirek stracił z oczu dwa cele, to na kolejny odbierze sobie ciebie. Ale nie wolno ci się dekoncentrować. Frieza to groźny przeciwnik. Z Kaiokenem damy radę. Niewiarygodnie groźny przeciwnik. Posłuchaj mnie, nadal jesteś świeżynką w temacie. Nie działaj pochopnie i wróć do nas w całości. Jeśli się martwisz, to może to po prostu powiedz. Ucisz się. No nic, powodzenia w bojach. Okej. Dzięki, dziadek. Czym się na razie? Grać na czas. Rozpaczliwa walka Naila. Odbierz Freezerowi określoną ilość zdrowia lub wytrzymaj z nim w walce określoną ilość czasu. No to odbierzemy mu określoną ilość zdrowia, bo nie ma możliwości, żebym z nim nie wygrał, no. Aż sobie sprawdzę. Jaki on ma poziom. Nawet jak mnie walnie. Aha, no tak. 20, ja mam 26, no nie ma możliwości, żeby on ze mną, żeby mi jakikolwiek problem stworzył. Na misjach równoległych miałem do czynienia z postaciami chyba graczy, która już miała tam na przykład 80 któryś poziom. To było naprawdę ciężko z nim wygrać, a takie Freeza to. Au! No ładnie, Frieza, ładnie.
No niestety, nie trafiliśmy. Aha, nie mam tego. No i znowu nie trafiamy. Nie ma sensu go bić. Przy czym? Jak nie dotrę, ja dotrę. Ale moglibyśmy się już skończyć bić, no właśnie. No. Fantastycznie. No i tu teraz się zgodzę, no ładnie, ranga Z wpadła. Bez żadnego problemu. Witaj ponownie. I tak mamy już wyjątkowo mało czasu. Po co ściągasz z powrotem naszą nadzieję? Okej, załatwione. To wraca już do roboty. Róż makówką, to proste. Wystarczy, że troszkę bardziej cofniemy się w czasie, tak? To my tak w ogóle umiemy? To trochę pachnie oszukiwaniem. Przestań gadać farmazony, staruszku. Obrona historii jest naszym świętym obowiązkiem, nie cofniemy się przed niczym. No cóż, to życzę ci powodzenia w akcji, będziemy tu na ciebie czekać. Czyli co, jeszcze raz będę musiał Freezę pokonać i wtedy polecę już do Tarlesa i do Sluga? Rok 760, aha, czyli już tylko do tych po prostu dojdziemy. O, biedny Krillin już umiera niestety. Dawaj, Gohan, nie bądź pipa, no pomóżże mu, no. Znaczy, pobij go, a nie pomóż mu. Ach, jak ja wyczekiwałem tej chwili. Już za krótką chwilę smocze kule obdarzą mnie wiecznym życiem. Jeśli zjem dość dużo owoców z drzewa mocy, nie zatrzymają mnie nawet Frieza czy Mira. Rozbije Kakarota w pył, a cały wszechświat padnie przede mną na kolana. Smocze kule są moje, Tarles. No bo wiadomo, że to się tak skończy, no. No to mamy zbieżny cel. Wszechświat ma być moim królestwem i nie znajdę tam dla ciebie miejsca. Ja też wam nie dam, moi drodzy. Ale teraz to was pyknę po prostu pstyczkiem w nos i będzie po was, no. Na tymczasowy rozejm. Najpierw sprawy ważne, tak? Mogę na to przystać. Jeszcze pożałujesz trącania się w nasze sprawy. Brzmi groźnie. Ale się boję, o matko święta, no. Boję się strasznie. Harasiu, moje drogie dziecjati. Czy jakoś tam, nie wiem jak to ruski mówią. Pokonaj wszystkich wrogów, poziom życia gracza wyczerpany. Mam nadzieję, że Gohan mi pomoże, tak. No Gohan, pomóżże mi ty... z tym garczkiem na głowie. Makankosa po! I nie udało się. Ups, straciłem całą moją kondycję. Stawaj. Blisko było. Ale się niestety nie udało. Co się stało?
Ups. Ale goleje, ale goleje. Dobra, Slaga się już nie da pokonać. Lecimy w takim razie do Tarlesa. O, jest. Bo Gohan nie daje sobie rady. Nie mam kondycji, cholera. Chciałem Kaiokena troszkę jeszcze użyć. No, Tarlas to taka pipka. Troszkę. Wybaczcie na chwilę. Dobra, już jestem. Dawaj! Chodź tu. On się strasznie boi, on za każdym razem zauważyłem ucieka. No i udało się, że się obronił. Ale tego też się nie da pokonać i pewnie tutaj chodziło o to, żeby ich przytrzymać przez jakiś czas. To jest głupota. Już pewnie gdybym był troszkę słabszy. Gdybym był troszkę słabszy, to pewnie by mi to zeszło dłużej. To na pewno by mi zeszło dłużej. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miał SSJ-a, no. O, udało się. I bardzo ładnie. Ups. O! Pierdzielaj! Chodzi tu mam kapsułkę energii. Wow. Nie mogę trafić, no. I teraz jeszcze ten ciało czosnkowe, cholera jasna. Niestety, no niestety, troszkę mi... Dobra, jest Mirai Trunks, jest i Trunks, dobra. Jeszcze jakbym ja przyszedł, to by było dopiero. Dobra, bij się tam z tym slugiem. Ja mam nadzieję dać temu Tarlesowi popalić. No ładnie unika wszystkich moich ciosów na razie. No kurde! No i pięknie, piękna seria. Chwalcie się swoimi seriami. Moja największa seria to jest coś koło 80 iluś tam. Czy 80 chyba? Zaraz to zresztą sprawdzimy. Ale ucieka, no. Chociaż nie, dostał. Dobra. Ten nie żyje. Ja sobie wezmę Eskę. No zaraz Trunk jeszcze mnie wpierdziel. A ja aktywuję Kaiokena. Widzicie, ile mu zabiera życia?
Kalken naprawdę pożyteczna rzecz, naprawdę. No bez przesady. O, to super ten atak jest, uwielbiam ten atak. I co, i po nich? B. No dobra, no niech będzie już. Nie przeżywam tego, tak? Nie przeżywam tego. Ten ostatni numer był naprawdę pokazowym popisem potęgi, ale to chyba jeszcze nie koniec. Ruszam z powrotem do Mirka. Dobra, dziękuję. Lepiej odszukaj Gohana i resztę. Bitwa z Frizą już się zaczęła. Niebo skryło się w ciemnościach, to znaczy, że użyj smoczych kul we właściwym historycznym momencie. To oznacza, że Frieza nie będzie się już długo wstrzymywał. Uważaj tam na siebie. Dam radę. Co to taki Freezerek dla mnie? Co to taki Freezerek dla mnie? Liczne oblicza grozy. Frieza, odbierz Freezerowi określoną ilość zdrowia. Poziom życia gracza wyczerpany. O! Bardzo fajnie. Nie dużo żeśmy mu zabrali, tyle żeśmy się go... Klin uciekać, bo cię zabije przypadkiem jeszcze. Dobra, ja sobie odnowię kondycję, bo i tak na razie nic mu nie możemy zrobić. Tak nic nie możemy zrobić na razie. Który on ma poziom? 22. Nic takiego. No dobra. Dobrze, że odczekałem chwilę. No i niestety Vegeta traci życie w tej chwili. A szkoda. Ups. Tak go pewnie nie będę mógł zabić od razu, bo to jeszcze przyleci Goku. Jeszcze będziemy się bić właśnie w asyście Goku. Później będziemy się jeszcze z nim bić. Tak, później jeszcze będziemy się z nim bić, żeby utrzymać go z Piccolo. Później jeszcze będziemy się z nim bić, żeby bić się z nim, żeby Goku stworzył Genkidamę. No i tak to będzie wyglądało. Może się uda? Ajejej. O, pięknie. Pięknie. No bijże się, co ty, chłopie, czekasz na co, człowieku? No nie udało się niestety. Dobra, Goku. I teraz pewnie Piccolo przyleci do mnie, chyba że Piccolo już w ogóle nie będzie walczył, także... Także spoko, damy radę. Damy radę, no idźże! No kurde! No pięknie. Aha, no i tyle. Czyli jednak Piccolo nie przylatuje. No i ładnie, jeszcze tylko walka z poziomie SSJ. Ładnie, na Z, bardzo się cieszę. Mamy oczywiście jakieś tam punkty do rozdysponowania, to zrobimy na samym końcu.
No niestety, bardzo przykro. Nie. Czy będę mógł po tym... Po tej sadze Frizy będę już mógł kupić SSJ albo zdobyć zadania równoległych? Pewnie tak, bo odsłonią się teraz te zadania i pamiętam, tam jest zadanie z legendarnym Super Saiyanem, które myślę sobie zrobimy, żeby zdobyć SSJ. Tak. Tak się mi wydaje. O, ładnie, jaka fajna przemiana! Ja pieprzę! Jak fajnie zrobiona! Nie no, naprawdę! Shao Goku, rodzi się Super Saiyajin! Odbierz Freezerowi określoną ilość zdrowia. Okej. Dostał? Nie dostał. Kurczę, to nie jest tak jak niestety w pierwszej części, że się udawało za każdym razem praktycznie trafić. Co jest z jednej strony dobre, z drugiej strony takie troszkę wkurzające. No i tak. Oj, pięknie, oj, to było piękne. No i zaliczone. I kolejny level wleciał, 30 już, mamy 8 punktów, fajnie, fajnie, fajnie. Troszkę podrzucimy do ki, troszkę do ataków podstawowych i później troszkę podrzucimy do maksymalnego zdrowia. Ale najpierw skończmy ten ark. Nie użyłem dość dużo mocy. Obawiałeś się, że i ciebie dosięgnie eksplozja. Czyli to, co znamy. Zawiodłeś. Żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie w takiej chwili. Cooler! Zawsze byłeś słaby. Czy to ty? Kula. Kula przyleciał. Ostateczna walka, dwie moce gasną. Pokonaj wszystkich wrogów. Dobra, musimy ich pokonać, co mnie bardzo cieszy. Bo ja bym chciał Coolera jednak pokonać. Będzie mu pewnie ciężko przełamać gardę, ale dobra, już się udało. Ja... Pewnie się zmieni teraz w piątą formę Cooler. Tak się mi wydaje. Dobra, full power. Tak jest. Dawać mi tych changelingów. Ja biorę Coolera. Jestem ciekaw, jaki on ma poziom w tej chwili, to zaraz sobie sprawdzę. Czysty piąty. Czyli dalej 5 poziomów gorzej niż ja. Uciek, 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 cholera. O. Ajajaj. Jak zyskamy troszkę kondycji, to wykorzystamy naszego... Aj, no i straciłem całą kondycję, no. Dobra, straćmy kondycję całą, żeby ją odzyskać.
Nie do lawy, nie do lawy, nie do lawy! Au. No ładnie mnie bije. Ładnie mnie bije. Au, stracimy teraz nasz trans, troszkę to zaboli. Dobra, okej. Nic nie szkodzi. Jak uzyskamy kondycję. O właśnie, Kaioken jeszcze raz. I super Kamehameha. Tak jest. Teraz Freeza. No, jedna z cięższych walk, powiem szczerze. Ładnie. Ładnie. Teraz kapsułka, żebyśmy gdzieś przypadkiem, ale się wysławiam pięknie. No niestety, nas troszkę teraz... Kurde, mocno biją. Jak cholera, Goku, pomóż, ty głupi idioto, no. A kurde, ściągnąłem go sprzed Kamehamehy. No udało się, bardzo fajnie. No, jak fajnie spadł. Nanda? Rozumiem, król Kai użył smoczy kul, aby... Nie znam cię za bardzo, ale dziękuję za twoją pomoc. Dobra. Nie ma za co. To koniec. Zaliczone. Nie komentuję już tych rank po prostu. I tak słabo mi poszło, wiem o tym. Byłem za bardzo rozkojarzony. Jeśli chodzi... No i co? No i w sagę Freezę... O! Jeszcze z Mirkiem się będziemy bić. O! Jestem i ja. Poprzedni ja. No i jestem i ja. Czyli sprawa cię przerosła. O, jest Bardock, w końcu się pojawił. Aha, i zniknął. No to spoko. Doskonała robota. Już samo przetrwanie walki z Freezą to nie lichy wyczyn. Ja go przepraszam, jak lałem, jak... Nie powiem co, no. Dobrze poszło. Ale i tak opadła mi szczęka, kiedy pojawił się Cooler. No mi też, troszkę. A no, pomyśleć, że Towa i Mira zdołali sobie zorganizować tak potężnych sojuszników. Pewnie kiedy byliśmy zajęci, zabrali się zrekrutowanie wszystkich, którzy się nawinęli. I tobie też wypada pogratulować. Nie zgubiłeś kogoś? Ściga Mirę. Mira i Towa, ta dwójka przybyła z przyszłości i sprowadziła ze sobą kataklizm. Zdaje się, że ich moc nie zna granic. Jeszcze nie możesz stawić im czoła. Ale pewnego dnia może do tego dojść, więc bądź przygotowany.
No nic, jak na jeden dzień masz już wystarczająco wiele dokonać. Damy ci znać, kiedy będziemy cię potrzebować. No i spoko. Znajdź legendarnego wojownika. Zbudź legendarnego wojownika, sorry. W Capsule Corporation było się wydarzenie. Okej, okay, niech zabrzmią fanfary. Niech nie należysz już do początkujących członków Patrolu Czasu. Teraz jesteś elitą Patrolu Czasu. Niniejszy wręczam ci licencję na latanie. Łooo! Możesz wreszcie używać latania w Compton City. A miałem się was pytać, jak zdobyć licencję na latanie, no. Udało ci się też pokonać Freezy. Naprawdę świetnie ci poszło. Pamiętaj, że możesz latać tylko w Compton City. Gniazdo Czasu i Nedur jeszcze inne czasowe nadal są niedostępne. Uważaj, nie spowoduj żadnych wypadków, dobrze? Ja podskakuję na wysokość spacja, a następnie szlizg wnosić pęd, zanim wylądujesz. W ten sposób możesz dowolnie zjeżdżać do ciebie, do miejsc wcześniej dla ciebie niedostępnych. Jest! No i to teraz będzie fajne! No! Chciałem sprawdzić w zadaniach równoległych, czy jest może już misja. No niestety chyba jeszcze nie ma, nie możemy jeszcze zdobyć. Super Saiyanina, ale mamy za to Kaiokena, który jest naprawdę nie gorszy. No i to jest fajne, no. Te szczeliny czasu, mam wszystkie zadania w szczelinach czasu. To sobie zrobimy może kiedy indziej. Teraz już będziemy powoli kończyć. Jeszcze tylko chciałem zobaczyć w sklepie z umiejętnościami, czy mamy coś fajnego do kupienia, może czy nie. Smocza super pięść. Szarża osłabienia. Super szalony taniec. Oj, nie wiem, czy sobie nie kupię tej Kaioken Kamehamehy. O kurde! Kaioken Kamehameha razy 4. Odwrócone makabusenko? Ej, kupuję to. Nie szkoda. Kurde, chociaż mogłem to kupić za medale. No to jest chyba ta... No pewnie, że tak. No trudno. Dobra, pieniądze się uzbierają, nie ma się co przejmować, ale kupujemy Kaioken razy 4 Kamehameha. Jezu, nie wiem, jak to wszystko zmieszczę w tytule tego odcinka. Może bym musiał wybrać chyba najważniejsze, nie wiem, czy latanie... Nie wiem, czy latanie będzie... Chyba najlepszym, najbardziej takim clickbaitowym tytułem. Zmień zestaw umiejętności. Jeszcze sobie to tylko zrobimy. Super Kamehameha. Nie, tutaj działo cząstkowe demolki. Zmieniamy to na Super Kamehameha razy 4. Aha! To był ostateczny atak. Zmienimy sobie, no. Szatański promień na pewno zostanie. Tutaj się wiele nie powinno zmienić. On jest naprawdę mega. Ale skoczymy sobie jeszcze i za medal kupimy... tą zwykłą kamerę. Nie, za medale. 7 takich punkcików. Super atak. Właśnie, Kaioken Kamehameha jest naprawdę fajna. Na pewno nie zada więcej damage'a niż cały ten... całe działo Galik, ale nie tu. O właśnie, miałem wam pokazać największą moją o właśnie, najwyższą serię. 88 ciosów mi się udało. Także możecie się chwalić w komentarzach, ile wy mieliście najwięcej. No i w sumie no tyle, no. Piszcie koniecznie komentarze. Do stosu jeszcze zmieniamy zestaw umiejętności i działo cząstkowe demolki zmieniamy na... Kaioken Kamehamehe. No i fajnie. Dobra, i ten odcinek myślę, że jest pełny. Możemy robić w końcu to. Także naprawdę mega. No.
Fantastycznie. Strasznie się cieszę i możemy latać do tych tutaj miejsc. Lecimy na najwyższy punkt. Super. Ciekawe, czy tam możemy dolecieć. A, nie da się wyżej, no trudno. Ale jesteśmy w tej chwili w najwyżej położonym miejscu. Słyszycie ten wiatr? Mega, naprawdę. A co tam jest? Tam są Namecjanie. A tutaj... Metacooler? To jest jakiś quest z nim związany, ale to będzie na tyle. O, mam trenerów nowych. No to w następnym odcinku w takim razie porobimy sobie zadania wszystkich trenerów. Mega. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu nowych trenerów mam w tej chwili. Także w następnym odcinku porobimy sobie zadania trenerów, a dalej polecimy z fabułą w innym momencie. No także ten świetny obrazek myślę powinien zakończyć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić odpowiednią łapkę pod tym filmem. Myślę 200 znowu będzie naprawdę super. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo przybywa naprawdę w zatrważającym tempie. Trzymajcie się, pa, pa. I przy okazji umrzeć na za... O, ja pieprzę. O, ty śliczny, piękny. Oj, a ty się pięknie ruszasz. O, film o dzięciole znowu. Wersja druga. Pięknie.